Siema, siema, Taitori. Ostatnio większość komentarzy wyglądała tak, więc chyba nie mam tutaj wyboru i trzeba zbudować mapkę całą z beczek. Tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, a od razu na wstępie mówię, że jak macie jakiś fajny pomysł na mapkę w kolejnym filmie, którą mam zbudować, no to po prostu napiszcie go w komentarzu, najciekawsze i te, które najbardziej będziecie chcieli, po prostu wybiorę, no i zrobimy je w następnym filmie. Zostawcie łapeczkę w górę, jak będzie tutaj 1000, to wtedy będę widział, że dalej kontynuować tą serię trzeba i że się wam ona podoba. Oprócz tego subskrybujcie kanał, żeby po prostu nie przegapić kolejnych odcineczków, bo tutaj odcinki są codziennie o 9:15, wbijamy 50 tysięcy subskrypcji i myślę, że warto subnąć, dołączyć naszej armii. Dobra, teraz już chyba w sumie nie będę przedłużał. Przypominam, że będę starał się przypinać serduszka każdemu w komentarzu, kto po prostu napisze jakąś propozycję. A my przechodzimy sobie już tutaj do edytora map. Ok, utwórz mapkę, no i jak ją mam nazwać? Po prostu myślę, że... O, zamiast beczki nazwiemy Beckham. No śmieszne, śmieszne, sorry, świetny żarcik. I wydaje mi się, że beczki są na pewno na zadymie, ale kurczę, mam nadzieję, że się nie będę mylił. Tak mi się wydaje, mamy beczki, dobra, więc zrobimy sobie mapkę na zadymie. Teraz pytanko, jaki by tutaj pomysł zrobić? Zróbmy coś takiego. Dobra, najpierw sobie zróbmy tutaj kontury może. Od razu zaznaczę tryb wstawiania. Okej, odbicie względem punktu, żeby już tutaj nam się budowało. Mogłem już to na początku, to by było łatwiej, ale i tak jest spoczko. I zrobimy sobie na razie tutaj coś takiego. Ole, tu szybko leci, no i kozak, to mi się podoba. Ta mapka będzie naprawdę szybka. To trzeba od razu zaznaczyć, wiadomo, proszę bardzo. Tu poszło, tu też poszło. Więc to już mamy zaznaczone, teraz pytanie, kurde, jak ja bym to chciał zrobić? Zróbmy tak, że będzie to mapka pod takie postacie, które rzucają czymś. Ja oczywiście tutaj będę ją chwilę budował, a później przejdziemy sobie do gierek. Gierki będą ciekawe, najpierw sobie zagram 1 vs 1, później 2 vs 2, później 3 vs 3. Zobaczymy, jak to będzie. I na tych mapkach zrobimy sobie tak. Oj, czekajcie, czyli muszę teraz wszystko to zaznaczyć, tak? Żeby mi przyjęło mapkę, bo inaczej będzie lipa. No dobra, no to zaznaczamy wszystko. Nie mamy wyjścia, trudno. Lecimy, o my gry, ja się boję, co to będzie. Czyli to jeszcze muszę, to jeszcze muszę, to jeszcze muszę, to też jeszcze muszę. To też jeszcze muszę? Co jest grane? Czy to też muszę jeszcze? Okej, okay, coś takiego. Nie, dobra, coś jest ewidentnie źle. No powiem wam, że jest lekki problem, bo nie mam pojęcia, jak to zbudować, żeby było dobrze, kurde. No come on, tu mi się tak świeci na czerwono i wtedy mi tego nie zaliczą, więc muszę to jakoś dobrze wymyśleć. Czekajcie, pocofam sobie tutaj, żeby wszystko było cofnięte. Okej, okay, coś takiego, i tak jest git, tak na razie nam przyjęło. I teraz pytanie, co ja tutaj mogę jeszcze zrobić, żeby też było dalej git. O, tutaj na pewno możemy jeszcze jeden rząd zrobić. Chciałem zrobić taką całą mapkę w tych beczkach, żeby to była głównie mapka pod tych, którzy rzucają zadymiarzy. Ale chyba się tak nie uda, bo jednak środek musi być zostawiony, żeby jakoś się dało grać. Inaczej mi tej mapki nie przyjmą, tak mi się wydaje. Ale no zobaczymy, jak to będzie. Spróbuję tutaj po prostu postawić te beczki w jak największej ilości miejsc. Tutaj się jeszcze da, tutaj też nie będzie im to przeszkadzało, chyba nie. Więc dobra, nice, bardzo fajnie. Okej, okay, to już się robi coraz węższe, więc robi się coraz ciekawiej. Tutaj też można, o dziwo, dobra. Tylko tutaj już muszę się zastopować, bo tutaj są już te respy. Okej, okay, respy możemy tutaj, o, dalej mogę układać, tak jest, bardzo fajnie. Ej, no i kozak, o tu już nie mogę, dobra, no to tutaj już dajemy sobie cofnij. I chyba myślę, że to będzie max, no bo co ja tutaj mogę więcej zrobić. Tutaj, oj, można zastawić? Nie można, nie można zastawić, no to dobra, cofamy. Cofamy, jeszcze mam taki pomysł, tak? Tak? No nie, też nie można. No więc dobra, to jest chyba maksymalne, co mogłem z tego wycisnąć. Niestety nic więcej tutaj się nie dało zrobić. No i tak się prezentuje nasza mapka cała w beczkach. Ja sobie tutaj klikam zapis i będziemy przechodzić już do gierek. No dobra, więc standardowo gra dla znajomych, proszę bardzo. I szukamy sobie tutaj na samej górze naszej nowej mapki Beka. Nie, ta nazwa jest świetna. Dobra, i kim by sobie tutaj teraz zagrać? Pytanko, to jest pytanko. Myślę, że tutaj możemy sobie wybrać. Poczekajcie, muszę się dobrze zastanowić, kim by tutaj się fajnie grało. A wziąłbym se Karla, nie wiem, mam taki po prostu pomysł, żeby sobie wziąć Karla. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie dajemy 1 vs 1. Będzie to ciekawe, naprawdę jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Dobra, lecimy, gierka wystartowała. Wy zostawcie łapeczkę w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Subskrybujcie kanał i gramy przeciwko B. No nie, to nie będzie łatwy pojedynek, ziomki. Na pewno to nie będzie łatwy pojedynek. Muszę to jakoś mądrze zagrać, dobra. Nie chcę dwa razy dostać, nie chcę... dobrze, dobrze. Nice, dedła i to powinien być mój gol. Chyba, że się szybko zrespi, nie jestem pewien. Ale, kurczę, chyba się zrespi. Albo i nie, dobra, zdążę, zdążę, zdążę na spokojnie. Więc jest 1-0 dla nas, bardzo dobrze. Na razie prowadzimy z tą B. Ale nie ma co się tutaj napalać, bo różnie to bywa z botami. Ona popełnia błąd, że tutaj bierze od razu piłkę, bo nie trafia wtedy we mnie. Wow, ledwo się udało, dobra. Spowolniła mnie jeszcze cwaniara, będę musiał użyć ulta, żeby to chyba zdążyć. I tak zrobimy, to będzie szybka giereczka. Nie, no to, czemu ja zawsze jestem taki pewny siebie i zaraz stracę gola jeszcze przez to, no nie. Ej, czy ja zdążę, czy nie teraz, to jest pytanie. Dobra, zdążę, bo ona coś tam podwalała, albo i nie zdążę. Serio? Jak to jest możliwe? Ja byłem pewny, że ja to strzelę.
Dobra, włączamy sobie to. Nie wiem, czy mi to coś pomoże, ten gadżet, ale włączamy go. Ej, no, bo tu się robi naprawdę niebezpiecznie. Przeżyłem. Jakimś cudem przeżyłem i teraz muszę to wykorzystać. Proszę, Tori, strzelaj. Szybko, szybko. I czy to będzie gol? Jest, ledwo, bo ledwo, ale się udało. Ej, były emocje, naprawdę. Ta mapka wcale nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Zaczęło się dla mnie dobrze, ale później już było ciężej. Dobra, jedziemy teraz z gierką 2x2, ale ja sobie wezmę innego zadymiarza, pozwólcie. Kogo by sobie tutaj teraz wziąć? Powiedzmy, że wezmę sobie tym razem może... Ems, ja bardzo lubię grać Ems, więc bierzemy Ems. No i lecimy gierkę. Kurczę, teraz już będzie troszkę inaczej, bo jednak wiecie, jak gra się 2x2, to jest dużo inaczej niż 1vs1. Zobaczymy, mam Tika w drużynie, on tutaj może mi dać przewagę, oni też mają Tika, więc bardzo podobne składy. Czy wszyscy deadly? Serio? Tylko król Tori został, czy ten mój teammate też żyje? Nie jestem pewien, ale nie strzelę gola, nie strzelę gola. No nie, odejdźcie ode mnie, ja chcę żyć. Dobra, przeżyłem jakimś cudem, już deadłem. Dawaj Tik, broń to, dobrze. Ej, on coś jeszcze strzeli? Ja nie mogę i te gry z botami są często dziwne. W ogóle bot pierwszy mnie kieruje. Bot pierwszy kieruje bota drugiego Toriego, no to fajnie, fajnie. Nie, dobra, przeżyłem. Ale wątpię, żebym to strzelił, bo oni tutaj zdążą wrócić, tak mi się wydaje. Niepotrzebnie w ogóle raszuję tutaj. Oddajmy im piłkę i się wycofajmy stąd. Niech oni tutaj coś dostaną, jakieś obrażenia. I teraz ich szybko rozwalmy, dobrze. Ej, prawie był gol. Co jest, no dobra, to już musi być gol. Nie, no deadnę, no deadnę. Odejdź ode mnie, poko. Odejdź ode mnie. Dobra, dostał chyba. Tak jest, troszkę. O nie, ja zaraz dostanę. Wyjazd ode mnie, gościu. Wyjazd ode mnie. Dobra, żyję. Ledwo, bo ledwo, ale żyję. Ten poko też ledwo. No nie, zabiłem go, ale stracimy gola. I tu jest mega ciężko. Ej, strasznie ciężko się gra. Bez kitu. Znowu 1-1. Starałem się zagrać jak najlepiej mogę, ale nie potrafię tak zagrać, żeby nie stracić gola. Dobra, oni tu będą pewnie raszowali, więc możemy ich tu tak fajnie wykorzystać. Mój deadnie, ale oni też powinni deadnąć. Ej, ten poko jest mega OP. Ciągle mi się tutaj leczy. Tak być nie może. Ja sobie prawie samobuja strzeliłem w ogóle. Weź tą piłę, mordo. Weź tą piłę lepiej, bo ja tu dziwne rzeczy wyprawiam. Okej, ten deadnął. Jeszcze teraz tylko ten Tik. Można go szybko rozwalić i lecimy. Strzelaj to. Strzelaj, strzelaj. Nie ciesz się, tylko strzelaj. No, no i brawo, bo pierwszy zdobył 2 gole. Więc ustajemy to oczywiście za zwycięstwo, bardzo fajnie, cieszę się, ziomeczku. A teraz lecimy z gierką 3x3. Od razu giereczka 3x3. No i kogo by sobie tutaj wziąć? Powiedzmy, że ja mam tutaj teraz ochotę zagrać sobie Jessie. Jak jest dużo przeciwników, to warto brać Jessie, bo te jej pociski się odbijają. Więc myślę, że możemy tutaj fajnie wykierować nasza Jessie. Mamy Dynamike'a i Gale'a. Ach, ten Dynamike, nie no, team w sumie całkiem spoko mi się wydaje. Chociaż oni też mają w miarę silny, ale wydaje mi się, że mamy lepszy. Okej, wszyscy deadly, tak jak mówię. Nie, nie wszyscy, ale spróbuję jakoś tutaj strzelić, żeby to wpadło. I o tym mówię, dobra. Mamy tutaj 1-0, bardzo fajnie. Cieszę się, Tori z golem. Ale to jeszcze się nie ma co cieszyć, bo ja zawsze jak strzelę pierwszego, to zaraz tracę na 1-1. Chociaż nie no, to jest zbyt OP ten atak Jessie i ta gierka będzie szybka. Nice, mamy to. Więc same zwycięstwa udało się, ale w tych pierwszych gierkach wcale nie było tak łatwo. Polecam wam sobie stworzyć taką mapeczkę i spróbować pograć, bo naprawdę gra się bardzo przyjemnie. I dziękuję każdemu, kto wysłał do tego momentu. Ja się będę już z wami żegnał. Jak dotrzecie do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Jessie. Wtedy będę widział, że oglądacie do końca. Pamiętajcie, łapeczka w górę, subik. Zapraszam do wszystkich social media moich, macie je podane w opisie. A ja teraz już nie przedłużam. Trzymajcie się, widzimy się jutro w filmie o 9:15, a w sumie nawet widzimy się dzisiaj w filmie o 16:15 na głównym kanale. Więc no, trzymajcie się, siemanko.